Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Ciebie. Jezu, kocham Ciebie. Jezu, kocham Ciebie. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo też świątecznie. Temu tydzień, pierwszy dzień świąt wielkanocnych. Powitałem Państwa tym radosnym śpiewem Alleluja, Jezus żyje, zwycięzca śmierci, piekła i szatana. A dzisiaj właśnie to zawołanie, bardzo znane zawołanie, które wypowiadamy każdego dnia o godzinie 15, czyli godzinie Miłosierdzia Bożego. Jezu, ufam Tobie. Dlaczego? Dlatego właśnie, że dzisiejsza niedziela, owszem, jest to niedziela, która kończy uroczysty obchód świąt wielkanocnych, która kończy oktawę świąteczną. Jak mówiłem Państwu temu tydzień, że każdy dzień w oktawie świątecznej był dniem świątecznym, czyli każdy dzień przeżywaliśmy w atmosferze Chrystusa Zmartwychwstałego, w atmosferze Chrystusa Zwycięzcy Piekła i Szatana. Dzisiaj kończymy taką oktawę i wchodzimy w tak zwany okres wielkanocny, który będzie trwał do niedzieli zesłania Ducha Świętego. Okres wielkanocny to jest właśnie taki czas, kiedy radośnie śpiewamy pieśni wielkanocne i kiedy wciąż patrujemy się w Chrystusa Zmartwychwstałego, cieszymy się z Jego zmartwychwstania, a jednocześnie modlimy się do Niego o to, żeby to Jego zmartwychwstanie było także naszym zmartwychwstaniem, bo my, proszę Państwa, umieramy nie tylko w sensie fizycznym, przyjdzie czas na to, że w taką śmierć przejdziemy, ale umieramy w sensie duchowym zawsze, gdy popełniamy grzech, gdy popadamy w grzechy, zwłaszcza te grzechy ciężkie, wówczas nasza dusza staje się taką duszą martwą, która właśnie umiera, która jest daleka od łaski, od stanu łaski i właśnie możemy mówić wtedy o tym, że ta nasza dusza jest właśnie w takim stanie martwym. Dlatego też potrzebny jest Chrystus zmartwychwstały, potrzebna jest Jego moc, potrzebna jest Jego obecność, żeby nas ożywiać. Oczywiście to dokonuje się w sakramencie pokuty, w sakramencie pojednania. To dokonuje się zawsze wtedy, kiedy żałujemy za nasze grzechy, na początku mszy świętej, gdy mówimy moja wina, moja bardzo wielka wina. To właśnie dzisiejsza niedziela, wracamy do dzisiejszej niedzieli, która kończy obchód świąt wielkanocnych. Ta dzisiejsza niedziela, proszę Państwa, nazywa się Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Jest ona ustanowiona przez naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II. Proszę bardzo, ten obraz, który Państwo widzą, Jezu, ufam Tobie, prawda? Na dole jest taki napis, ten Jezus, czy ten obraz, który jest właśnie obrazem, który myślę, że ma miejsce w każdym kościele i w naszych mieszkaniach. W naszych mieszkaniach w formie czy małych obrazków, czy większych obrazków. W każdym razie myślę, że każda rodzina, która wierzy w Chrystusa i która wierzy Chrystusowi, jest właśnie rodziną, która tego rodzaju obraz posiada i która wpatruje się w tego rodzaju treść tego obrazu. Obrazu, który zachęca nas, byśmy Jezusowi ufali bardziej niż sobie, bo nasze zaufanie samym sobie czy samym sobie jest takim zaufaniem nie zawsze skutecznym, a właśnie to zaufanie Bogu, zaufanie Chrystusowi Zmartwychwstałemu jest zaufaniem, które przekłada się na nasze lepsze, na nasze dobre, nasze bardziej odpowiedzialne życie. Kochani, no właśnie, dzisiaj jest 24 dzień kwietnia, jest to właśnie dzień, który zbliża nas do końca tegoż miesiąca i jak wiemy, że w takim dniu wczoraj czy dzisiaj obchodzę imieniny Wojciechowie i panowie Jerzy. Dlatego też składam wszystkim solenizantom najlepsze życzenia i jak to się mówi, dla Jurków i dla Wojtków, żeby byli szczęśliwi obecnością patronów w swoim życiu. Ale proszę Państwa, w kontekście naszej diecezji warto zauważyć, że nasza diecezja ma za patrona świętego Wojciecha. Dlatego też warto pomodlić się do świętego Wojciecha w kontekście wielkanocnym o to, żeby ta nasza diecezja była diecezją żywą, żeby była diecezją pełno Boga, żeby była diecezją pełno dobrych ludzi, pełno też dobrych powołań, bo jak wiemy, to powołania są tak, że tak powiem, bardzo mocno zdemolowane. Jest coraz mniej w seminarium, coraz mniej w zakonach, dlatego też właśnie modlimy się do świętego Wojciecha, żeby on wzbudzał powołania wśród młodych ludzi do stanu duchownego, do stanu zakonnego. I oczywiście modlimy się jeszcze raz w intencji całej naszej diecezji. Poza tym, jeżeli chodzi
o wspomnienie świętego Jerzego. Jak wiemy, nasz ksiądz biskup Jerzy Mazur obchodzi swoje imieniny, dlatego też ekscelencjo, kłaniamy się bardzo nisko, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy także błogosławieństwa Bożego od Chrystusa Zmartwychwstałego, żeby On Ciebie, ekscelencjo, Ciebie, pasterz naszej diecezji, obdarzał właśnie tą mocą, byś był silny w prowadzeniu nas do Boga, byś był silny w prowadzeniu naszej wspólnoty diecezjalnej, byś był silny mocą Ducha Świętego, któremu zaufałeś i którego to zawołanie masz w swoim haśle biskupim, byśmy byli silni mocą Jezusa, do którego wszyscy wołamy: Jezu, ufam Tobie, wszystkiego najlepszego. Oczywiście jeszcze raz pozdrawiam dzisiejszych solenizantów, czy wczorajszych solenizantów. Niech Pan Wam błogosławi. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, gdy byliśmy w Kościele, to usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże słów z szacunkiem. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział do nich: weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Drodzy Państwo, trochę Ewangelia krótsza przedstawiona przeze mnie została, to z racji czasu antenowego. Proszę Państwa, no właśnie, słyszeliśmy Chrystusa, który po zmartwychwstaniu pokazuje się, czy ukazuje się apostołom. To jego ukazywanie się rozpoczyna się powitaniem: pokój wam. Jakże to powitanie w tym dzisiejszym czasie, w tym trudnym czasie, czasie wojny na Ukrainie, czasie, kiedy ten pokój zagrożony jest wszędzie, gdzie on jest, ten pokój niszczony, że właśnie to pozdrowienie Chrystusa jest pozdrowieniem, które staje się, jak powiedziałem, bardzo na czasie, bardzo aktualne i bardzo takie mocne w sensie przekazu, w sensie treści. Chrystus przychodzi do nas. Chrystus zmartwychwstały, Chrystus nas pozdrawia: pokój wam, pozdrawia nas, pozdrawia was, drodzy bracia Ukraińcy, drogie siostry Ukrainki, pozdrawia nas, ludzi żyjących we współczesnym świecie i mówi nam: pokój wam, czyli nam tego pokoju życzy i robi na pewno wszystko, żeby ten pokój zaistniał. My dołączmy się do Chrystusa, dołączmy się do Niego Zmartwychwstałego, do Jezusa, któremu ufamy, żeby ten pokój był nie tylko teorią, żeby nie był tylko życzeniem, ale żeby stał się faktem, żebyśmy mogli rozwijać się w atmosferze pokoju, w atmosferze miłości, w atmosferze Chrystusa Zmartwychwstałego, który zwyciężył śmierć, piekło i szatana. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego na nowy, powielkanocny, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem. Alleluja, Jezus żyje.